To jeden z najstarszych konkursów w Lesznie. Organizujemy go nieprzerwanie od 1998 roku wraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi, Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych i władzami miasta. W tym roku miała miejsce już 22. edycja. To szczególny konkurs, który łączy ludzi. Bez względu na to, kim jesteście i czym się zajmujecie, Leszno jest naszą wspólnotą. To Państwo swoim zaangażowaniem sprawiacie, że od wiosny do jesieni Leszno rozkwita dzięki Waszym balkonom. Te słowa skierowała w liście do laureatów i współorganizatorów pomysłodawczyni konkursu Hanka Włodarczak, nasza redakcyjna koleżanka walcząca z chorobą nowotworową. Wszystkim uczestnikom konkursu należą się brawa i podziękowania. Balkony w tym roku były piękne, a jury wybrało 6, które nagrodzono i wyróżniło kolejnych 12. Wyróżnienia i nagrody wręczone zostały w obecności Sławomiry Dratwy, prezes Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Kamili Mulczyńskiej, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przy Lesie, radnych miasta Leszna, prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych Ogrody Przemysława Górznego i Domus Michała Skrzypczaka. Miejski Zakład Budynków Komunalnych reprezentował zastępca dyrektora Wojciech Sierpowski. Wyróżnienia otrzymali Bogumiła Długa, Grażyna Galon, Beata Malepsza, Kamila Stachowiak, Ewa i Karol Juszczak, Anna i Grzegorz Mruk, Bogusława Szymkowiak, Rajsa Zalesińska, Stanisław Marcinkowski, Maria i Eugeniusz Gutrze, Renata Wenzel oraz Roman Wójczak. Nagrody w 22. konkursie Balkon Ozdobą Leszna otrzymali 6. miejsce Monika Bela z MZBK, 5. miejsce Urszula Wojciechowska ze Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani, 4. miejsce Daniel Rakowski z Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 3. miejsce Zofia Królikowska ze Spółdzielni Mieszkaniowej przy Lesie, 2. miejsce Katarzyna i Maciej Budzińscy ze Spółdzielni Mieszkaniowej Ogrody. Było to ogromne zaskoczenie, nie spodziewaliśmy się, myśleliśmy, że po prostu dostaniemy wyróżnienie, ale nie, że to będzie drugie miejsce. U mnie zaczęło się od mamy, która po prostu bardzo lubi kwiaty, a odkąd mamy swoje mieszkanie, zachciałam mieć też piękny balkon. Tak. W sumie się też taka historyjka, że po raz pierwszy 2 lata temu teściowa, będąc na jakiś, to było bal, czy co to było za impreza, to tak. Wygrała sadzonki. Surfini to było? Tak, osiemne. Surfini. I stwierdził, że podarują nam, jako na nowe mieszkanie, warto udekorować i to już nas jakby napędziło na kupno pierwszych doniczek i zasadzenie pierwszych kwiatków, żeby ten nasz balkon zacząć przystrajać. A następnie żona już padła na następne pomysły, żeby to było więcej, bardziej kolorowo i urozmaicone, żeby jeszcze lepiej wyglądało to. Codziennie, wieczorem, podlewanie i była to przyjemność. Przede wszystkim przyjemność. Jeżeli się kocha kwiaty, to nie jest obowiązek, to jest po prostu przyjemność. Zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu została Elżbieta Spiralska ze Spółdzielni Mieszkaniowej Domus. Absolutnie się nie spodziewałam, to jest dla mnie ogromna niespodzianka, ale bardzo miła, to miło, no już kilkakrotnie moje zdjęcie mojego balkonu Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazywała do telewizji Leszno, czy też telewizja Leszno robiła zdjęcia. Byłam już kiedyś nagrodzona, ale w tym roku się zupełnie tego nie spodziewałam, to jest ogromna miła niespodzianka dla mnie. Ja już myślę tak o tym wcześniej, już na koniec sezonu w bieżącym roku, ale też nie ukrywam, że moimi ulubionymi kwiatami są surfinie i co roku mam kolorowe surfinie, ale też staram się, żeby ten balkon nie wyglądał co roku tak samo, tylko staram się coś dodać, jakieś rośliny zielone, w tym roku dodałam element ceramiczny, tak żeby ten balkon co roku wyglądał inaczej. Dziękując za udział w konkursie, dyrektor telewizji Leszno Waldemar Włodarczak zapowiedział w przyszłym roku rozszerzenie formuły konkursu. Od czerwca tego roku program telewizji Leszno odbierany jest w 7 miastach Wielkopolski. Dzięki temu piękne leszczyńskie balkony oglądane były także w Gostyniu, Rawiczu, Gnieźnie, Kaliszu, Krotoszynie i Wrześni. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy współorganizatorom miastu Leszno, Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielniom Mieszkaniowym Budowlani, Domus, Przylesie Ogrody i Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych, a także partnerom konkursu, Zakładowi Garmażeryjnemu Specjał i Salonowi Mebli Vox. Teraz przede wszystkim za Państwa i Państwa fantastyczną pasję, którą się dzielicie razem z nami. No i chciałabym, żebyśmy wznieśli też toast za zdrowie Hanki Włodarczak, która będzie z nami w przyszłym roku. Na zdrowie, proszę Państwa.